creature in the frozen maze of my mental. No właśnie, co ja chcę powiedzieć o tej próbie samobójstwa pana Mikołaja Przybyła. Wiele przyczyn może okazać się banalnym w tym wypadku, ale na dzień dzisiejszy istnieje przynajmniej trzy wymiary Wojska Polskiego. I tak naprawdę trzy Wojska Polskiego. Pierwsze wojska to Wojska Piłsudskiego. I wszystkim wiadomo, co to było za wojska. To było wojska, prawdziwe polskie wojska. Dalej, drugi wymiar, teraźniejszy, to wojska, które walczy w Afganistanie i w innych miejscach, tam gdzie powinna być obecna Polska. I trzeci wymiar, niestety, to wojska polskie, w środku Polski, które walczy z wewnętrznej pedalskiej przystępnością, walczy oraz z pedalskimi mediami, nie polskimi mediami. Bo ja stanowczo bronię, staję po stronie zwolenników PiS i oraz Solidarnej Polski. Bo to są ostatnia reszta, to ostatnia linia obrony Polski. To propolski lud. Oraz jeszcze tam w PO jeszcze została trochę tam tych Polaków, tych polskich obywateli prawidłowych. Teraz wszystkie banalne psychologiczne badania tego wypadku oraz pedalskie media będą stawiać na swoje tory ten wszystki bieg wydarzeń, ale decyzja w tym wypadku jedna. Polskie wojsko w Polsce przetwarza się coś, co przetwarzało się w 1938 i 1939 rokiem. Co było przed 1939 rokiem, kiedy pan Piłsudski oddał Polskę w ręce demokratycznego układu. Było to, co potem ten demokratyczny cały układ zeżrał polskie wojska do tego poziomu, że z obu stron powstał układ Ribbentropa-Molotowa. Jaki układ teraz wytwarzają nie polskie, pedalskie media, już nie wiadomo, ale jakiś układ idzie z obu stron. Jakieś tam pedalskie psychologie coś tam nie wymyślali z tym wydarzeniem dzisiejszym z panem Mikołajem, ale jedna rzecz ewidentna na dzień dzisiejszy. Wojsko polskie walczy w środku Polski z pedalszczyzną, z niepolskim układem, który rozpędza i który naciska na wojsko polskie. Dziękuję bardzo. Tak mnie szkolą. I powiem jeszcze taką rzecz, żeby państwo nie myśleli, że tu jakiś domniemany facet mówi o czymś z tym, co nie zna. Wiem, znam. Wiem, co to jest ukraińskie wojsko. Bo byłem tam, 2 lata spędziłem. I wiem, o co chodzi. Właśnie to dzieje się i w ukraińskim wojsku też, tylko w dziesiątki raz jeszcze gorsze niż w Polsce. Takie to sprawy, kochany Polacy. Zacząć liczyć pieniądze z każdej tych spraw, jakie traciło i traci państwo polskie na skutek przestępstw popełnionych przez zorganizowaną przestępczość o charakterze gospodarczym,